Cześć, witam Was bardzo serdecznie w Zimowych Niesmetnikach i to jest taka seria, w której opowiadam Wam o różnych rzeczach, które w danym okresie, jakby przy danej porze roku bardzo dobrze się spisują, które lubię i zauważyłam też, że staram się Wam pokazywać rzeczy, których nie pokazuję Wam w innych filmach i głównie skupiam się tutaj na ubraniach. Chciałam Wam właśnie pokazać teraz też kilka rzeczy, które sprawiają mi ogromną przyjemność i powiem Wam szczerze, że ja za zimą nie przepadam. Bardzo nie lubię tego okresu. Co prawda, kiedy już przychodzi kalendarzowa zima, to jest ten moment, że robi się coraz lepiej. Już dzień jest coraz dłuższy, jeżeli pada śnieg, to jest przynajmniej widno, no ale jest zimno i generalnie zdarza się chlapa i w ogóle wszystko. No nie przepadam za tą porą roku, dlatego że po prostu jest zimno. Co prawda, ja jednak zawsze staram się znaleźć jakieś pozytywy i jakoś, wiecie, znaleźć jakieś takie drobne rzeczy, które sprawiają przyjemność i nawet podczas tej okropnej i zimnej i po prostu szaroburej pogody i pory roku myślę, że jest kilka rzeczy, które jednak zdarzają się tylko zimą. I tylko zimą możemy sobie pozwolić na pewne rzeczy, czy to na noszenie pewnych ubrań, czy na jakieś właśnie takie inne, no bo tym się rządzi właśnie zima, swoimi prawami. I dzisiaj Wam właśnie opowiem o kilku rzeczach, które bardzo lubię i które sprawiają, że jest mi przyjemnie. Tak, może to też tak trochę dziwnie brzmi, ale jak Wam zacznę opowiadać, to może zrozumiecie, o co mi chodzi. I tak, zacznę właśnie, tak jak mówię, od ubrań, dlatego że to są takie rzeczy, które właśnie noszę głównie zimą. I no to jest właśnie jedyny ten czas, kiedy można pewne rzeczy założyć, dlatego że wiecie, w innych porach roku może być na nie za ciepło, albo po prostu się nie nadają. Więc to też jest taki właśnie całkiem fajny moment, żeby właśnie też trochę inaczej wyglądać. Wiecie, trochę inaczej się ubieramy, co prawda. Pewnie, że wolałabym żyć w klimacie, w którym mamy jednostajną pogodę i nie ma jakichś takich dużych różnic w temperaturze, no ale co poradzić? Jeszcze nie pora na to. Także opowiem Wam teraz o rzeczach, które się u mnie bardzo dobrze sprawdziły właśnie w tym okresie i które sprawiają mi przyjemność i które sprawiają, że te dni nie są takie złe, takie jak mogłyby być, a przynajmniej właśnie znajduję coś dobrego i cieszę się tym, po prostu cieszę się tym, co sprawia mi przyjemność. I tak, pierwsza to rzecz to będą buty z Voyasa, które Wam już pokazywałam. Słuchajcie, jestem zachwycona, bo nie dość, że to są buty, które mega mi się podobają, które po prostu są wypisz, wymaluj dla mnie, dlatego że są czarne, skórzane, one mają taki trzewikowaty trochę krój. Fason. Do tego mają właśnie tutaj pikowania. Ja uwielbiam pikowane rzeczy i właśnie przez to, że te buty właśnie tutaj mają pikowania, mają ekspresy z tyłu, co dodaje im właśnie trochę takiego trochę rockowego, grunge'owego stylu. Bardzo je lubię, bardzo ładnie wyglądają. Są wąskie i generalnie bardzo ładnie wyglądają na stopie, tak jak widzicie, one, ja je tak wiążę tutaj w połowie, więc one takie są trochę rozlazłe, ale uwielbiam te buty, naprawdę uwielbiam i fajne jest to, że one są ocieplane w środku, więc ja przez bardzo długi czas chodziłam tylko w tych butach, nie potrzebowałam, wiecie, nosić kozaków. No co prawda one na chlapę się za bardzo nie nadają, jak wiecie, jak jest mnóstwo śniegu, to też za bardzo nie, a jeszcze dodatkowo jak sypią solą, to nie chcę tych butów zniszczyć, więc wtedy ich nie noszę, ale na normalnie takie chłodne, zimne dni, kiedy jeszcze właśnie nie było śniegu, nie było takiej chlapy, rewelacyjnie się sprawdzają. Uwielbiam te buty i naprawdę jestem mega zadowolona z nich, bo właśnie są ocieplane, wcześniej miałam takie trzewiki nieocieplane. I widzę, że to jest po prostu... To są buty dla mnie. Kolejna rzecz, która sprawia mi mega przyjemność po prostu, kiedy ją noszę, bo nigdy czegoś takiego nie miałam i mam wrażenie, że naprawdę sprawia mi to przyjemność. I będzie to płaszcz, który mogliście też już widzieć, nie wiem, we vlogach powiedzmy. To jest taki płaszcz z Zary. W kolorze pudrowego różu. No taki tak naprawdę zwykły płaszcz, zapinany tutaj na guziki. Tak wygląda. Kieszeni nie ma, niestety ma tutaj tylko klapę, ale nie ma kieszeni. O, tutaj guziczki. I on jest taki, powiedzmy, do kolan. To jest płaszcz, który w swoim składzie ma 80% wełny, dlatego też na niego się zdecydowałam. I jest przepiękny. Ten kolor, słuchajcie, ja ostatnio też, znaczy ostatnio, od jakiegoś czasu już mam też taką fazę na takie kolory właśnie brudnego, pudrowego różu i bardzo chciałabym właśnie taki sweterek. I cały czas jak coś tam gdzieś znajdę, to zerkam jakby, tak, czy w końcu znajdę taki sweterek, jakbym chciała, na razie nic nie znalazłam, ale ten płaszcz uważam, że jest przepiękny, naprawdę jest przepiękny, jest bardzo fajny, jest bardzo ładny, jest bardzo ładnie dopasowany, ma bardzo fajny krój właśnie, bo on jest taki taliowany, bardzo ładnie wygląda, tak jak mówię, jest do kolan, nie wydaje się ani za krótki, za mały, ani nic, naprawdę rewelacja, co prawda ma jedną wadę, dlatego, że ten płaszcz szalenie obłazi i przykleja się do niego wszystko. Najlepiej byłoby go po prostu co chwila, wiecie, czyścić, co też nie jest jakby za bardzo możliwe. Wszystko się do niego przyczepia, wszystko. Więc nie wiem, czy to jest kwestia składu materiału po prostu, czy jak, ale... No ale jest piękny. Jest piękny po prostu i uwielbiam go. I nawet ciepły. No, może na mrozy bym go nie założyła, ale jest przepiękny po prostu. Kolejna rzecz to będzie coś, w czym się zakochałam w tym roku i coś, w czym ja po prostu mogłabym żyć. Słuchajcie, ja w tym chodzę non-stop i 80% czasu
jestem praktycznie w tych ubraniach. I to jest tak, to jest ten sweter, który już Wam też pokazywałam jakiś czas temu w jakimś holu chyba. To jest sweter z Zary też, taki, wiecie, 100% akryl, więc bez szału. Ale on jest taki właśnie duży, on jest taki, no ten jest szary. Jest taki, jest naprawdę duży. To jest oversize'owy sweter, który, no tak jak widzicie, no jest po prostu taki duży. Można się w niego, wiecie, opatulić. On ma też takie długie rękawy, więc no generalnie jest taki mega przyjemny, taki fajny, że możemy się po prostu nim tak opatulić, tak wiecie, usiąść sobie ze szklanką herbaty i w ogóle jest fajnie ciepło. I na potwierdzenie tego, że ten sweter jest super, mam też taki drugi, tylko że w jaśniejszym kolorze, o. Ten jest może taki trochę mniejszy, nie wiem od czego to zależy, ale ten trochę, ten ściągacz ma na dole mniejszy, też bardzo ładnie wygląda, bo tak trochę bardziej się dopasowuje do sylwetki, ale generalnie to jest, wiecie, to jest oversize'owy sweter, ogromny, tak jak mówię, też akrylowy, więc bez szału, ale bardzo ładnie zrobiony, bardzo ładnie wykonany. Ja chodzę non-stop w tych swetrach, słuchajcie, naprawdę non-stop. Albo zmieniam po prostu, albo jak mam ciemniejszy, szary, albo taki jasny, beżowo-szary bym powiedziała, to jest kolor, ale przepiękny, przepiękny jest ten sweter, naprawdę. I do leggingsów pasuje fajnie, i do spodni, i do spódnicy na przykład. Ja non-stop chodzę w tych swetrach, naprawdę uwielbiam je i powiem szczerze, że to jest coś, co pokochałam tej zimy, bo uwielbiam takie rzeczy, które spodobają mi się i to jest coś, co sprawia mi ogromną przyjemność i ja mogę chodzić w tym non-stop. I bardzo dobrze się w tym czuję, to pasuje do większości moich rzeczy i naprawdę jestem zachwycona. I kolejna taka rzecz, to również będzie sweter, z którego jestem też bardzo zadowolona. I to jest sweter z H&M-u. Nie wiem, czy będzie go widać, aha. Jak go rozłożę, to nie będzie widać całego. W każdym razie to jest taki sweter w takim kolorze, trochę ekri, taka złamana, złamana biel. Taki właśnie wygląda, jakby był, wiecie, jakby to była wełna i robiony na takie stare swetry. Ja pamiętam, moja mama miała taki sweter właśnie z takimi pomponikami tutaj. W każdym razie jest bardzo ładny. Z tyłu jest gładki, tylko właśnie z przodu ma ten wzór. Wygląda przepięknie. Słuchajcie, również uwielbiam ten sweter, dlatego że on bardzo ładnie leży. On jest taki luźny, więc ja bardzo lubię zimą takie rzeczy, dlatego że mogę pod nie założyć jakąś koszulkę, jak jest zimno, albo założyć tylko taki sweter właśnie, czy to do spodni, do leggingsów, do spódnicy, to pasuje po prostu do wszystkiego. A ten jest po prostu bardzo ładny, dlatego że jest jasny, więc on ładnie rozświetla i zimą właśnie, kiedy jest tak szaro-buro trochę, to możemy właśnie sobie rozświetlić trochę twarz, żeby ona nie była taka, wiecie, zmęczona, szara. W takich jasnych ubraniach po prostu ładnie się wygląda. I jest mega wygodny, jest fajny, bo jest taki trochę luźniejszy, bardzo ładnie wygląda, bardzo ładną ma długość, nie jest za krótki, za długi. Rewelacja, naprawdę, także to są trzy swetry, w których tak naprawdę chodzę non-stop. Najczęściej można mnie w nich spotkać, bo uwielbiam je. I właśnie to sprawia, że jednak ta zima nie jest taka zła, dlatego że mam takie fajne rzeczy, które sprawiają mi przyjemność i które, wiecie, mogę nosić tylko teraz, dlatego że, no, nie wiem, wiosną, latem, no nie sprawdzą się na pewno, więc to jest ten moment. I ostatnia rzecz, jeżeli chodzi o takie dodatki, ubrania, to będzie mój szalik oczywiście. I to jest szalik, który przywiozłam z Londynu i noszę go tak naprawdę i do kurtki, i do tego różowego płaszcza, do wszystkiego noszę ten szalik, dlatego że uważam, że jest bardzo ładny. No i ma też dla mnie taką wartość sentymentalną, bo jak go noszę, to zawsze pamiętam o Londynie i to była cudowna wycieczka. Więc tak, szalik też uważam, że jest super, sprawdza się, nadal jest tak samo miły, fajny, miękki. Jest duży, ma bardzo ładne kolory, bardzo twarzowo wygląda, także bardzo mi się podoba. To jest ostatnia rzecz z takich ubraniowych rzeczy. Kolejne to będą perfumy. Perfumy, których zaczęłam ostatnio właśnie używać w tym okresie zimowym i myślę, że teraz będą mi się po prostu tak kojarzyły z tym okresem zimowym. I to jest Michael Kors Sexy Amber. Tak, to są takie właśnie małe perfumy, które muszę Wam powiedzieć, że na początku tak myślałam, lubię ten zapach, bardzo go lubię. Potem pomyślałam, że nic specjalnego, ale jak ja się nim popsikam, ja czuję te perfumy przez cały dzień. I to jest coś fajnego, dlatego że one teraz pachną w jakiś tam charakterystyczny sposób, ale w ciągu dnia one nabierają innego znaczenia. Co jest fajne, to one naprawdę intensywnie pachną. To nie są takie ciężkie perfumy, że na przykład, nie wiem, wsiądziemy do autobusu i wiecie, wszystkich to jakoś tam drażni. Ale to są perfumy, które nawet po kilku godzinach można czuć. I to jest właśnie w nich fajne, że one są po prostu wyczuwalne i że utrzymują się na skórze bardzo długo, czy to na skórze, czy na ubranie, więc fajnie. I właśnie myślę, że będą mi się kojarzyły po prostu z tym okresem zimowym, bo teraz zaczęłam ich używać i to jest właśnie, wiecie, taki fajny moment, że kojarzymy coś tylko jakby z tym okresem, kiedy go używam. I teraz przejdę do innych rzeczy. I to są rzeczy, których nie pokazuję Wam za bardzo w ulubieńcach, bo wiecie, takie rzeczy pojawiają się. Uważam, że zima jest takim okresem, kiedy możemy bezkarnie sobie zostawać w domu, kiedy możemy cieszyć się tym, że nie musimy wychodzić, że jest zimno, a w domu jest nam ciepło, że możemy sobie zrobić herbatę, że możemy sobie włączyć film, który, nie wiem, chcemy obejrzeć, możemy czytać książki, możemy czytać gazety. Wszystko, co chcemy, możemy robić bezkarnie, tak naprawdę, bez wyrzutów sumienia, że
powinnam pójść na spacer, że jest taka piękna pogoda, to powinnam wyjść, to tamto, spotkać się z kimś, jakby wiecie, jak jest mróz, no to niekoniecznie chce nam się wychodzić, więc uważam, że to jest właśnie bardzo fajny moment na to, żeby nadrobić pewne zaległości i żeby po prostu się cieszyć. I taką jedną rzeczą, która umila mi właśnie takie zimowe wieczory, będą to herbaty w tym momencie. I tak, to jest zestaw herbat Twinings i kupiłam ten zestaw, żeby znaleźć swoją ulubioną. I to jest jakby, wiecie, pozostałość po wycieczce do Londynu. Dlatego, że moja koleżanka po prostu tam mi pokazała tą herbatę Lady Grey, która bardzo ładnie, bardzo fajnie smakuje, bardzo ładnie pachnie i w ogóle jest bardzo dobra. Ale jak zobaczyłam właśnie ten zestaw, to mówię, znajdę swoją ulubioną. No i właśnie kupiłam ten zestaw i tak naprawdę testuję sobie różne herbaty. Chociaż już wiem chyba, która jest moją ulubioną. Jednak Earl Grey chyba jest moją ulubioną herbatą, jest właśnie Lady Grey. A te inne, no to po prostu już takie zbyt delikatne dla mnie, bym powiedziała. Ale słuchajcie, wzięłam też te herbaty do pracy i ostatnio zrobiłam herbatę i moja koleżanka zaczęła wąchać mi kubek. I ona tak, przepraszam bardzo, że wącham, ale chciałam zobaczyć, jak pachnie Książę Wali. Więc tak, one mają też takie fajne nazwy, bo to jest Prince of Wales Tea. No i jest English Breakfast i Pure Darling. Nie wiem, jak to się zdarzy, nie wiem. No i Earl Grey. Także to są herbaty, które właśnie też po pierwsze bardzo dobrze mi się kojarzą właśnie z wycieczką, a po drugie właśnie stwierdziłam, że znajdę jakiś smak dla siebie. No i druga herbata to jest pierwsza gwiazdka z 5 O'Clock. To jest herbata, która zawsze wraca w tym okresie świątecznym. Ja ją piję nawet, wiecie, po tym okresie świątecznym, dlatego że to jest czarna herbata o takim intensywnym smaku i zapachu. Ona ma tutaj dodatek pomarańczy, jakiś bergamotek, jakichś takich rzeczy. Ale bardzo ładnie pachnie i jest taka... Najbardziej czuć pomarańcze i to jest... To nie jest też taki bardzo słodki, taki przesłodzony może smak i zapach. Ja jestem też wrażliwa jakby na takie różne składniki. Nie lubię udziwnień, lubię proste smaki i zapachy, ale... No ale czasami jakby nie potrafię opowiedzieć, jak to pachnie. Po prostu przepięknie pachnie. Ona pachnie świętami, ale nie jest taka przesłodzona. To nie jest zapach piernika na przykład, czy też tutaj głównie jest właśnie zapach pomarańczy, ale jeszcze jakichś tam właśnie fajnych dodatków, więc uwielbiam te herbaty i to jest właśnie coś, co też mi się kojarzy właśnie z zimą bardzo, kiedy jestem w domu. Nie chcę mi się za bardzo nigdzie wychodzić, a chcę, wiecie, umilić sobie na przykład czas. To właśnie herbaty są rewelacyjne. Kolejna rzecz to będą seriale. I co prawda ja nie mam dużo czasu i ja bardzo bym chciała i staram się oglądać, ale... I ja nie mam za dużo czasu i tak naprawdę często bardzo muszę wybierać, czy ja, wiecie, wolę zrobić to, czy tamto. Oczywiście wszystko chciałabym zrobić zawsze, na raz najlepiej, ale tak się nie da, więc muszę wybierać. No i de facto nie oglądam dużo, ale staram się i nadrabiam zaległości, a teraz właśnie oglądam drugi sezon The Affair. I muszę przyznać, że jest bardzo ciekawie, bardzo ciekawie. Czekałam na to. I bardzo fajne takie, wiecie, stadium tego, co się dzieje generalnie w związkach, po rozstaniach, po zdradach, jakby jak to wygląda tak naprawdę. No, życie, po prostu życie. Także bardzo fajne seriale. Właśnie jeszcze też muszę obejrzeć Narcos i w ogóle, ale no to z czasem wszystko przyjdzie, ale to też zauważyłam, że w ostatnim czasie też jednak częściej mam okazję, wiecie, usiąść i coś tam obejrzeć, coś tam nadrobić, powiedzmy, jakiś jeden odcinek nawet, czy coś, także seriale to jest właśnie ten moment, kiedy można pewne rzeczy ponadrabiać. Kolejną taką rzeczą są książki. I jeżeli chodzi o książki, to o książkach Wam za dużo nie będę opowiadać, bo tak jak widzicie tutaj leży, ja mam mnóstwo książek i dużo czytam, ale o książkach opowiadam Wam w inspiracjach miesiąca, więc nie będę Wam opowiadała o książkach, ale coś, co się z tym wiąże, to jest gazeta Książki. I to nie wiem, czy o niej słyszeliście, na pewno ją widzieliście, myślę, w kioskach. To jest bardzo fajna gazeta, która, to jest kwartalnik, która, wiecie, nie wychodzi co miesiąc. Mamy tutaj bardzo dużo... Generalnie to jest, wiecie, gazeta tylko o książkach, więc jeżeli ktoś lubi, ktoś się interesuje, to polecam bardzo. Ja ją też odkryłam, bo poleciła mi ją moja kuzynka. Bardzo fajna gazeta, bo mamy tutaj naprawdę bardzo dużo artykułów, wywiadów, recenzji różnych książek, zapowiedzi. Wszystko, co nas może interesować, to jest jakby... Zauważyłam, że nie ma tutaj zbyt dużo książek takich, które my widzimy na, wiecie, w bestsellerach, na pierwszych stronach w ogóle, czy tam na półkach w Empiku, czy gdzieś, dlatego że tutaj jest bardzo dużo książek, o których ja na przykład nie słyszałam, które nie są promowane przede wszystkim. Oczywiście, że jeżeli książki są dobre i są na listach bestsellerów, to oczywiście tutaj też się znajdą, ale tutaj jest też właśnie bardzo dużo książek innych, takich, których właśnie nie ma na tych półkach, o których bym nawet nie wiedziała, gdybym nie przeczytała po prostu w tej gazecie, a są również warte uwagi i warte przeczytania. I to jest właśnie taka gazeta, która teraz umila mi
ten okres zimowy, kiedy mam więcej czasu, powiedzmy, na czytanie, to oprócz tego, że książki, to jeszcze przy okazji warto, wiecie, poznać różne inne rzeczy. Nawet jeżeli coś mnie nie interesuje, to warto wiedzieć, więc to jest takie powiedzmy pobieżne poznanie tematu i sprawdzenie tego, czy też nas zainteresuje, czy nie. Jeśli tak, no to bardzo dobrze. Także polecam Wam bardzo ten kwartalnik, bardzo fajna gazeta i tak jak mówię, bardzo dużo do czytania, bardzo dużo można się dowiedzieć, jeżeli kogoś to interesuje, to polecam. I kolejna taka rzecz, to już ostatnia w zasadzie, to jest coś, co wróciło w zasadzie, bo to jest przekrój. Ja pamiętam przekrój, nie wiem, jak do liceum chodziłam, czytałam przekrój. Potem on zniknął i właśnie teraz znowu wrócił. Wrócił właśnie w takiej formie również kwartalnika, z tego co mi wiadomo. I to jest właśnie wydanie na zimę, grudzień, luty. I to jest właśnie również gazeta, która... To jest dosyć specyficzna gazeta. Jeżeli ktoś czytał przekrój, to myślę, że kojarzy. To jest takie, wiecie, większe wydanie. To jest naprawdę duża gazeta, więc jest dosyć niewygodna do, nie wiem, do środków komunikacji, żeby sobie tam, wiecie, przeczytać gazetę. No ale wiecie, jak rozkładamy wyborczą, to też nie jest zbyt łatwo, bo też te gazety są po prostu duże. W każdym razie, tak jak mówię, zmienił się format, ale jeśli chodzi o treść, jeśli chodzi o takie bardzo dużo generalnie treści, obrazków, wszystkiego, co może nas... jakby wszystkiego, co nasze oko może wychwycić. Po prostu tutaj jest bardzo dużo właśnie takich elementów, które i nas trochę rozpraszają i przy okazji jakby tu jest bardzo dużo informacji jakby na jednej stronie. Oczywiście początek jest taki, że wiecie, tutaj się dzieje wszystko. Dalej mamy wywiady, mamy bardzo ciekawe artykuły, trochę obrazków, jak wiadomo, jest bardzo dużo żartów, ale takie bardzo ciekawe tematy poruszane i nie takie, mam wrażenie, jak w większości gazet może. Bardzo fajna gazeta, dlatego że, tak jak mówię, to jest taki powrót przekroju i ponieważ to jest taki kwartalnik, to też trochę, to nie jest gazeta, mam wrażenie, na jeden wieczór. Tutaj mamy naprawdę dużo czytania, dużo tematów, dużo różnych takich, dużo różnych tematów z różnych dziedzin. Więc możemy właśnie naprawdę spędzić bardzo miło czas, przypomnieć sobie trochę czasu, jak właśnie przekrój był, te żarty, te rysunki, które często odnoszą się właśnie do naszej rzeczywistości, ale bardzo fajna i tak jak mówię, ciekawa gazeta i to jest właśnie taki powrót, więc na takie jesienne, zimowe wieczory, kiedy mamy trochę więcej czasu, a chcemy sięgnąć po coś innego, po coś, co nas trochę tak zmotywuje, trochę do myślenia, trochę, wiecie, tak stymuluje do spojrzenia jakby na inne sprawy, do poznania innych tematów, to jest bardzo fajna gazeta. Więc tak, to były rzeczy, które sprawiają mi przyjemność i które umilają mi trochę właśnie takie zimowe wieczory, no i zimowe dni, które, wiecie, zima to jest właśnie dla mnie taki okres, kiedy ja się cieszę, że mogę zostać w domu, naprawdę, że nawet się cieszę z tego, że planuję sobie taki dzień, że zostanę w domu i będę po prostu czytała, oglądała i to mi sprawia ogromną radość, dlatego że, tak jak mówię, zazwyczaj nie mam na to czasu. W tym roku też pomyślałam, że pora bardziej skupić się na sobie jednak i nie gonić za wszystkim, nie być ciągle w biegu, nie robić wszystkiego, po prostu czegoś od nas oczekuje, tylko zastanowić się chwilę, poczekać, odpocząć, bo to też jest ważne, więc planuję sobie czasami właśnie taki dzień, żeby to był tylko taki dla mnie dzień, który mi sprawi przyjemność, więc tak, zima to jest taki okres dla mnie. Dajcie znać, co Wam sprawia przyjemność zimą, jak wy staracie się umilać trochę ten czas i wiecie, żeby nie było tak źle i ponuro. Także będę bardzo wdzięczna. Dajcie mi znać, co Wy czytacie albo co oglądacie. Może obejrzało się coś fajnego w tym czasie. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Jeżeli Wam się podobało, to dajcie jeszcze kciuka w górę i zapraszam Was do kolejnych filmów. Pa!